Paweł Zybała, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Znajdujemy się przed Pałacykiem Kleibera. To jest główna siedziba naszego muzeum. Pałacyk pochodzi z 1903 roku i dzięki środkom europejskim został niedawno przywrócony do pierwotnej wizji Karola Kleibera. Karol Kleiber był architektem powiatowym brzezińskim i zaprojektował dla siebie taki oto piękny dom prywatny. Największą atrakcją naszego muzeum są oczywiście te piękne budynki i ich, i to, co się w nich znajduje. A więc najstarsze zabytki z regionu brzezińskiego, które liczą prawie 2000 lat, zabytki z okresu renesansu Brzezin, czyli XVI-XVII wieczne, i zabytki z okresu Brzezin miasta Krawców, czyli pochodzące z końca XIX i z pierwszej połowy XX wieku. Dzięki środkom europejskim udało nam się również stworzyć wystawę Zaginione Miasto, a także przygotować profesjonalne oświetlenie dla naszej galerii wystaw czasowych. Wyremontowaliśmy najpierw wnętrza, praktycznie założono od nowa wszystkie instalacje CO, elektryczne, antywłamaniowe, klimatyzacje. Dzięki funduszom wreszcie odrestaurowano z zewnątrz budynki i odtworzono detale architektoniczne, które w czasach komunizmu zostały zniszczone.